grając u siebie, to powinniśmy więcej sytuacji bramkowych mieć, powinniśmy być tą drużyną, która wsadza te sytuacje bramkowe gdzieś przy graniu w Pogoni, gdzie na pewno z tego remisu byli zadowoleni, to grało dosyć głęboko z tyłu, a my nie potrafiliśmy na tyle dobrze piłkę rozegrać, żeby te sytuacje bramkowe stworzyć. Ale mimo to mieliśmy chyba dwie, trzy sytuacje stuprocentowe, gdzie mogliśmy zamienić na te sytuacje na bramkę. Nie wykorzystaliśmy i mecz się zakończył misję. No oczywiście ten mecz na Zagłębiu Sosnowej. Ciężko się jakoś tłumaczyć, na pewno po tym meczu był duży kat, bo praktycznie mieliśmy mecz pod kontrolą, a w drugiej połowie tak szybko to te bramki tak traciliśmy, że no szkoda takich meczy, bo grając na wyjeździe wczorajmy 2-0, wychodzić na drugą połowę powinna być większa pewność z naszej strony, a to większą determinację jakby Zagłębie Sosnowiec pokazało w drugiej połowie i to było aż 3 bramki i dobrze w końcówce meczu udało nam się zremisować to spotkanie, bo przy wygrywaniu 2-0 nawet byśmy innego punktu nie zdobyli. Na pewno dążymy do tego, żeby to rozegranie nasze było w każdym meczu lepsze niż w poprzednim, ale przede wszystkim musimy stosować proste granie, szybko piłką, szybkie jakby przerzucenie tej piłki na połowie przeciwnika i to jest na pewno największe zaskoczenie wtedy dla obrońców. A czasami za długo przytrzymują piłkę, gdy przeciwnicy mają czas, żeby dobrze zorganizować po broni. No i później tak naprawdę ciężko nam gdzieś stwarzać te sytuacje bramkowe, dlatego tutaj w meczu z Wisłą Kraków przede wszystkim musimy po przechwycie piłki jak najszybciej próbować zakończyć strzałem na bramkę, żeby nie zwalniać piłki, tylko jak najszybciej próbować sytuacji, jak najszybciej stworzyć sobie sytuację bramkową. No, taki sposób, na początku sezonu dostosował, że gdzieś te roszady, szczególnie w ataku, czasami grał Arek. No większość czasu akurat grał Arek. W ostatnim meczu ja zagrałem. No zobaczymy, jaką taktykę obierze na ten mecz. Na pewno gramy u siebie. Wiadomo, jaka jest sytuacja w tabeli, gdzieś te drużyny punktują. My mamy 6 punktów i na pewno taki mecz jak Wisłą Kraków jest dobrą okazją, żeby gdzieś w tej tabeli iść w górę. I obojętnie, jak trener zastosuje w tym meczu, to my jako stała drużyna musimy dążyć do zwycięstwa i mam nadzieję, że to zrobimy przy naszej publiczności. Wisła zdobyła do tej pory 11 punktów, pokazała to w meczach, w ostatnim meczu wyjazdowym, gdzie wygrali na Lechu Poznań. Widać, że chcą grać do przodu, widać, że dużą ilością zawodników atakują, więc na pewno przyjeżdżając tutaj będą chcieli zdobyć kolejne 3 punkty, więc wydaje mi się, że to całkiem inny mecz będzie z Pogonią, że jedna i druga drużyna będzie dążyła do zwycięstwa.